Prezydent ŁKU Tomasz Andrukiewicz odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wyróżnienie to jest jednym z najważniejszych odznaczeń państwowych przyznawanym osobom cywilnym za ich szczególną działalność publiczną. Podczas dzisiejszych obchodów rocznicy cudu nad Wisłą włodarz miasta otrzymał medal z rąk Grażyny Kluge, wicewojewody warmińsko-mazurskiego. To właśnie władze województwa wnioskowały o to odznaczenie do prezydenta Bronisława Komorowskiego. Prezydent został doceniony za działalność na rzecz ełckiej społeczności, powiedziała Radiu 5 Kluge. Prezydent ŁKU otrzymał to odznaczenie za całokształt swojej pracy, za działania, za podejmowanie różnych ciekawych inicjatyw, za to, co się dzieje w ŁKU, za pracę, za to, żeby to wszystko, co jest w tej chwili w otoczeniu i możliwościach prezydenta, mogło być realizowane, mogło przynosić korzyści przede wszystkim mieszkańcom. To duże wyróżnienie i motywacja do dalszego działania, przyznał prezydent Andrukiewicz. Kilka tygodni temu, kiedy wpłynęła do nas informacja, że prezydent przyznał ten krzyż, było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem. I pragnę podziękować i prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, i panu wojewodzie, który występował o przyznanie tego Srebrnego Krzyża Zasługi. A przede wszystkim dziękuję mieszkańcom ŁKU i ten krzyż dedykuję wszystkim ełczanom, na rzecz których od 8 lat przychodzi mi pełnić służbę tutaj w mieście ŁKU. Ten krzyż również do czegoś zobowiązuje. To Srebrny Krzyż Zasługi, jedno z najwyższych odznaczeń państwowych, więc pozostaje trzymać kurs na jak największy, najlepszy rozwój naszego miasta ŁKU. A ten krzyż został przyznany przy okazji 94. rocznicy cudu nad Wisłą w Święto Wojska Polskiego. Tym bardziej jest to nobilitujące dla mnie, dla miasta ŁKU, a również mieszkańców naszego miasta, którym serdecznie dziękuję.